Danko Jones, Danko Jones, czyli Kanadyjczyk, który przyleciał do nas, przyjechał zdziwiony bardzo mocno, że taka atmosfera na przystanku Woodstock, tak się ludzie świetnie bawią i tyle się rzeczy dzieje. Eliminacje do 22 przystanku Woodstock, zakończyliśmy już etap przyjmowania płyt. Słuchajcie, przyszło prawie 700 płyt z Polski i ze świata. Ze świata z Indonezji, Argentyny, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Brazylii, Szwecji, Kolumbii, Ukrainy, Szwajcarii, Nikaragui, Włoch, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Macedonii, Węgier, Irlandii, Gruzji, Estonii, Rumunii, Portugalii, Japonii, Chile, Rosji, RPA, Holandii, Czech, Słowacji, Białorusi i z Chin. Przyszło bardzo dużo płyt, na którym się teraz już pochylamy. Wybieramy taką setkę 100-120, to jest ten pierwszy przesiew, a później siadamy w składzie. Jurek Owsiak, czyli Andrzej Płuczyński, prezes PAF, Izabelin Studio, Tomasz Kasprol, Kasprzyk, dziennikarz muzyczny Antyradia, Piotr Dziki Hancewicz, producent muzyczny Muzyk, Krzysztof Milki Dobies, Radio Woodstock. Siadamy i z tego wybieramy te zespoły, które będą już grały na eliminacjach. Przypominam, pierwsze eliminacje w Czechach, a to dlatego w Pradze czeskiej, a to dlatego, że zgłaszamy tam zespoły z Węgier, z Czech i ze Słowacji, aby miały bliżej. Tego jeszcze nie było, a później przenosimy już się na tereny Polski. O tym będę mówił za tydzień, dokładnie już gdzie i kiedy, bo jeszcze ustalamy ostatnie kluby. Musimy to wszystko klepnąć. Ostatni klub, wydaje mi się, że jutro już będziemy wszystko wiedzieli i tam spotykamy się przy muzyce. To także jest patrzenie na was, jak reagujecie, jak patrzycie, jak odbieracie koncerty, bo to także wpływa na naszą ocenę, ale najpiękniejszą sprawą jest to, że przy tej ilości zespołów, które się zgłaszają, które później są zakwalifikowane do eliminacji, większość gra. Większość gdzieś z których z tych scen, duża scena, ta mniejsza, druga scena, scena pokojowej wioski Kryszny, wszędzie gdzieś tam każdy znajduje swoje miejsce, aby dotknąć Woodstocku i każdy się bardzo cieszy. Ta druga scena, czyli mała scena, obrędowana bardzo mocno możliwością nagrywania płyt. Ja przypominam, że pierwszą płytą, która wyszła już z tej sceny, to jest płyta DVD CD Grupsona, którą można nabyć, a za moment Grupson także na winylu i będzie to druga płyta nasza winylowa po budce Suflera. Trzecia płyta w projekcie naszym to Flower Power. Wszystkie te płyty tłoczone w Polsce. Już w Polsce po wielu latach, po bardzo wielu latach maszyny prychają, dmuchają. To są maszyny sprzed ponad 60 lat. Widok jest niesamowity, jakby lokomotywa miała ruszyć, ale płyty są wspaniałe. Ocena płyty budki Suflera bardzo wysoka, jeżeli chodzi o jakość i to, co wszyscy przyznają. Cyfrowe nagrania cyfrowymi nagraniami, ale płytę się czuje, płytę się smakuje. Płyta po prostu przemawia do nas okładką, możemy ją podtrzymać, musimy ją wyjąć, musimy ją zdjąć, coś się dzieje, a więc to istotnie wygląda. Polecam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo te płyty, one już będą niedługo, będziemy dokładnie mówili, myślę, że za półtora miesiąca będzie można je zdobyć. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 7133. Tego samego roku, 2013 roku, także furorę na przystanku zrobił zespół Cabanos, który jest przez was kochany. Przypominam, także wydany na płycie DVD, CD Cabanos. Moi drodzy, a więc już znacie wszystkie Jagódka, czyli utwór, który bardzo lubię. Kochani, znacie już teraz wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o płyty. Płyt już nie przyjmujemy, ale wszystkie płyty przesłuchujemy. Bardzo solidnie jeździmy samochodem, każdy ma pakiet, słuchamy, aby wybrać te płyty, które później będziemy się pochylali, będziemy wybierali już te odpowiednie na festiwal. Przywitałem was przed radiem za dnia, ale to było bardzo ważne spotkanie. Myślę, że trójka nadal jest tą trójką, jaką lubicie, a więc trójką, która przekazuje mnóstwo dobrych wiadomości, wiadomości świeżych, wiadomości fajnych, autorskich audycji. Po mnie jest dużo poezji, przede mną jest dużo bardzo mądrych rozmów i ta trójka, która jest z wami, którą kochacie, myślę, że taka pozostanie. Po to było to spotkanie z nowym szefostwem. A ja dzisiaj zapraszam na Szagiego. Dzisiaj Szagi, muszę sprawdzić, bo gdzieś miałem opis dzisiejszego czwartku. Tak, dzisiaj jest Szagi. Oj, nie wiem, czy jest Szagi. Tak, dzisiaj jest Szagi, szukam Szagiego. Poczekajcie chwileczkę. Ja zawsze tu mam taki bałagan, że muszę pozbierać się. Dobrze, muzycznie będzie na pewno Szagi, traficie. Oprócz tego pamiętajcie o 1%. Pamiętajcie o tym, że nasze złote bączki już nabierają rozpętu. 2 marca już tylko i wyłącznie złoty bączek będzie dla 6 kapel w każdej kategorii. A są aż 4 kategorie. Pamiętajcie także o tym, że
będziemy mówili o dzisiejszym koncercie u nas o godzinie 18, czyli oglądajcie Lipali, który jest w przystanku Woodstock z małej sceny. Świetny koncert, bardzo, bardzo, bardzo dużo hiciorów, które lubicie i które także się świetnie słuchają. Ja jeszcze raz dziękuję za kulturalne w ogóle korzystanie z naszych stron przy dyskusji, przy rozmowie i przy wszystkim, co wam proponujemy. Pamiętajcie o terminach pokojowego patrolu, czyli zgłaszajcie się, czekamy na was najbliższy 11-13 dzień marca, potem 1-3 dzień kwietnia. Kibicujcie tym, którzy wyjeżdżają, wspomagajcie ich dobrym słowem. Posłuchajcie Cabanos. A ja przypominam, że Cabanos jest oczywiście na płycie DVD, na płycie CD, a za moment te winyle, o których wspominaliśmy. Jutro piątek, czyli weekendowo, może będziemy mieli jeszcze dodatkowo dobre wiadomości dla was, a na razie trzymamy. A ja jeszcze tylko powtórzę, kolejną kapelą, która dla nas zagra, to legendarna nowojorska kapela Living Color, czyli kapela, która ma na sobie i nagrody Grammy, i MTV Awards, i naprawdę robi show na scenie niesamowity. Rok temu mieliśmy na nich chrapkę, w tym roku się udało. Ściskam was bardzo gorąco razem z Cabanosem.